bankomat. To mogę nawet bez zalogowania. W momencie, kiedy już jestem zalogowany, mogę zacząć zgłaszać jakiekolwiek uwagi. Klikam na opcję zgłoszenia. Proszę zwrócić uwagę, jestem już identyfikowany jako Marek Majewski, to jest mój e-mail. I w tym momencie przechodzę do procedury zgłaszania jakiejś rzeczy, która dzieje się bądź w mieście, bądź na mapie, czyli wybieram kategorię. Jest to związane bądź z drogą, z infrastrukturą, albo z mapą, którą widzimy na ekranie, bądź ze środowiskiem. Ta lista jest oczywiście rozszerzalna, tutaj jakby na chwilę uruchomienia systemu Państwo z gminy Kędzierzyn-Koźle zdecydowali, że takie mają być kategorie. Jeżeli oczywiście będzie potrzeba, można je w każdej chwili rozszerzyć. Powiedzmy, że to jest związane z infrastrukturą, z oświetleniem ulic. Zauważyłem, że latarnia się nie świeci, czy jest ewentualnie zniszczona. Najczęstszym przypadkiem to jest tak, że te drzwiczki takie, które tam służą do zabezpieczenia bezpieczników, są otwarte, może się coś komuś stać, więc mogę to zgłosić. Po pierwsze wskazuję taki punkt na mapie. Powiedzmy, że będzie to w tym miejscu. I kolejną rzecz, którą mogę zrobić, to dodać zdjęcie. W tej chwili praktycznie każdy z nas dysponuje telefonem komórkowym, który ma aparat zbudowany, więc można szybko zdjęcie zrobić i tutaj załączyć do tego zgłoszenia. Muszę uzupełnić opis. Ja zamiast konkretnego opisu napiszę, że to jest zgłoszenie testowe, ponieważ za chwilę powiem, co się za tym zgłoszeniem zacznie dziać. Po naciśnięciu przycisku utwórz zgłoszenie zostaje wysłane do systemu i mogę status tego zgłoszenia oglądać na zakładce moje zgłoszenia. Jak widzicie Państwo, ja mam dwa zgłoszenia. Jedno mam w rezydencji, drugie nowe, które przed chwilą zgłosiłem. I teraz, co się tak naprawdę dzieje? Po zgłoszeniu przez mieszkańca jakiejś sytuacji w mieście, uruchamiana jest procedura. System czeka jeszcze godzinę na to, żeby w razie czego mieszkaniec mógł to zgłoszenie uzupełnić, ewentualnie je usunąć. Po godzinie ono wędruje do systemu wewnętrznego. Ja może się przełączę na cały widok mapy. Urzędnicy z odpowiedniego wydziału dysponują aplikacją do obsługi właśnie takich bieżących zgłoszeń. Tak jak powiedziałem, mamy karencję godziny, więc to ostatnie moje zgłoszenie tutaj się nie znajdzie, ale jest moje zgłoszenie z poprzedniego dnia, uszkodzenie nawierzchni. Jak powiedziałem, jak się przyłączę na portal społecznościowy, to jest to moje zgłoszenie, DRUS 473, ono ma stan w realizacji. I jak to powiedzmy działa? Jeżeli urzędnik zmieni w jakikolwiek sposób status tego zgłoszenia, przyporządkuje osobę, czy też zgłoszenie jest oczywiście pierwsze, to jest jako nowe, następnie może być sprawdzane, potem może być realizowane, powiedzmy, że zostało zakończone, zgłoszone przeze mnie uszkodzenie nawierzchni zostało wyremontowane po iluś tam dniach i mam informację, że jest zakończone, zmieniam status, mogę dodać komentarz. Dostaję informację, że powiadomienie e-mail zostało wysłane, co to oznacza, że użytkownik, ten co zgłosił to zgłoszenie, dostał automatycznie maila z urzędu czy z systemu, że zostało zgłoszenie zrealizowane. Co więcej, jeżeli ja jestem, zamknę sobie okienko, wejdę jeszcze do niego raz. Proszę zwrócić uwagę, automatycznie po zmianie statusu użytkownik, będąc zalogowany do portalu, widzi, że to zgłoszenie już zostało zakończone. To jest taka interakcja i ta danie świadomości mieszkańcom miasta, że urząd działa, że urząd, że tak powiem, dba o nich i tak naprawdę te zgłoszenia to nie jest jak kamień w wodę, tylko naprawdę coś się z tymi zgłoszeniami dzieje. Co jeszcze? Portal inwestycyjno-biznesowy to jest drugi portal, który mamy udostępniony w internecie. Sposób logowania bardzo podobny. Portal